Cześć, witajcie. Paulina Koziejowska. Zaczynamy wyjątkowe wydanie programu Między Gwiazdami. Wybieram się do sceny Relax, gdzie czekają na mnie dwie wyjątkowe panie. Matka i córka. Grażyna Szapołowska i Katarzyna Jągowska. A wszystko z okazji setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. No to idziemy. Bo to, co słyszę, bo to, co piszę, to jest za mało, za mało. Bezsilna nasza mowa, jej dźwięki nagie, ubogie. Szukam wysiłkiem myśli, szukam tego słowa, ale znaleźć nie mogę. Właśnie zakończyła się próba dla mediów spektaklu wydarzenia poetycko-muzycznego Wisławie Grażyna z okazji setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Pani Grażyna Szapołowska razem ze mną, dzień dobry. Dzień dobry. Wisława Grażynie. Wisława Szymborska była postacią magiczną, można powiedzieć. Przynajmniej ja miałam przyjemność tylko czytać jej wiersze. Nie poznałam nigdy pani Wisławy Szymborskiej. Czy pani miała przyjemność się spotkać? No niestety nie. Nie miałam przyjemności. Ale powiedziałabym nie tyle... Ona była magiczna, co były magiczne jej myśli, sny, no i poezja. Ta magia się przejawiała? W ujmowaniu rzeczywistości w sposób tak prosty i tak nieoczywisty czasami, że trzeba się dokopywać i doczytywać i domyślać. Ale jak się zna jej życiorys, jak się pozna, jak się wczyta w te wiersze, to one są bardzo bliskie każdemu człowiekowi, tylko trzeba poświęcić trochę czasu, żeby zrozumieć. Jestem zadziwiająca. Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty. Z tą poezją, bo tutaj usłyszeliśmy fragment, który wypowiada Natalia Lesz, która wciela się w młodą Wisławę Szymborską, że świat cały czas nas zadziwia i poeci będą mieli o czym pisać. Piękne zdanie. Prawda? Piękne zdanie. Tak, tak. Bo czy tak nie jest? Bo właściwie wpadliśmy w taki wir internetowy i posługiwania się SMS-ami i raptem Sanach zaczyna uczyć młodzież, młodych ludzi, polskiego słowa, polskiej poezji, polskiej przenośni, umiejętności mówienia o miłości albo o samotności, czyli zaskoczyło nas to, prawda, że wracamy do poezji, no i to cudownie. No właśnie, bo był taki moment, ja kiedy... do teatru, ona wraca do poezji i jakoś to się wszystko składa. No Sanach wyprzedała cały Stadion Narodowy jako pierwsza chyba polska wokalistka. Fantastycznie. Gratuluję, tak, gratuluję. Też wolałabym śpiewać, ale tutaj mam inne zadanie trochę. No właśnie, powiedziała pani, że wraca pani do teatru. Czy jest to taka adrenalina, czy stres, czy ekscytacja, czy chęć już odliczania godzin, kiedy właśnie będzie to spotkanie z publicznością? Ja jestem zmęczona, chcę się napić teraz dobrej wody i pomyśleć jeszcze nad przekazaniem treści. Musimy jeszcze spróbować mikrofony dokładnie, żeby nie było tak, że coś jest za cicho albo za głośno. To przedstawienie zostało zrobione podczas 5 prób, co jest niewiarygodne. Niewiarygodne, bo to jest godzina, 20 minut przedstawienia. Jest bardzo trudne, dlatego że jest filmowo, muzyczno-teatralne. Połączone są trzy sztuki: wizualna, poezja teatralna i wspaniała muzyka Karoliny Glazer, która napisała 16 przepięknych utworów do 16 wierszy. Każdy jest inny, ale ta muzyka jednocześnie jest spójna, charakterystyczna dla tej kompozytorki, dla Karoliny. To niesamowite jest. Czasami mi się wydaje, że ta muzyka jest tak piękna, że ja może lepiej nic nie powiem. Ze słowników kradnę, mierzę, ważę i badam. Żadne nie odpowiada. Każde, najodważniejsze, tchu
możliwe. Każde najpogardliwsze jeszcze święte. Bo to jest też hołd, tak jak Kasia Jungowska powiedziała, że jest to hołd oddany kobiecie. Przez kobiety. Czy przyjaźń istnieje między kobietami? Tak, dlatego że tak, reżyser kobieta, scenarzystka kobieta, kompozytor kobieta, ja kobieta i jeszcze jest jedna kobieta w postaci Piotrusia. No i jest Natalia kobieta, także jest, wydaje mi się, że kobiety bardziej rozumieją Szymborską. Tak się umówiłyśmy, że kobiety zrobią tą Szymborską. No jest jeden rodzynek Piotruś nasz, który też jest dla nas czasami bardzo czuły kobieco. Pani jest inspiracją dla wielu kobiet, a czy są jakieś kobiety, które inspirują Panią i czego się Pani uczy od kobiet? Ja się czego uczę od kobiet? Ja się od mężczyzn głównie uczę. Proszę bardzo. A czego? Słabości, niepewności, a tego, żeby być odważną czasami. Uczę się od mężczyzn ich czasami nieporadności, takiej fajnej. No takich różnych tam. Uczę się palić od nich papierosy, uczę się pić wódeczkę od mężczyzn, uczę się od mężczyzn śmiać, jeżeli są pełni żartów i dowcipów. Od mężczyzn można się wiele nauczyć, ale oni od nas mogą jeszcze więcej. To prawda. Bardzo dziękuję pani Grażyna Szapołowska, była waszym i moim gościem. A jeszcze pamiętam, że my się poznałyśmy w Juracie podczas wspaniałej imprezy Doroty Goldpoint, gdzie promowała również kampanię Serce nie ma zmarszczek, do której również pani należy. Co pani powiedziała kobietom, które się boją tych zmarszczek? Bo przekraczając 45 rok życia, ja mam wrażenie, że my zaczynamy coraz bardziej w to lustro się wpatrywać i wypatrywać te zmarszczki. I wyrzucam wszystkie lustra z domu po prostu. Niech się uśmiechają. Uśmiech jest biżuterią kobiety i mężczyzna jest biżuterią kobiety, a nie likwidowanie zmarszczek. Zmarszczki mówią nam o tym, że czas jest, w którym ja piękny. Uchala. To prawda. Ja sobie wezmę te słowa do serca w takim razie. Dziękuję. Dobrze, kochana, weź do serca, pamiętaj, nie rób żadnych tam zmarszczkowych tych. Oczywiście, że no już nie chcę mi się gadać. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Grażyna Szapołowska była waszym i moim gościem. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję ci, kochanie. Pozdrów wszystkich tam na czerwonych dywanach. Mamy dywan złocisty. Wojna i nie było czasu na głupie marzenia. 14 marca 1945 roku ukazał się drukiem pierwszy wiersz Szymborskiej Szukam słowa. Wiesława miała wtedy 22 lata. Tylko fragment zdążyłam zobaczyć i takie słowa padły, że dzisiaj poeci mieliby o czym pisać, że chyba będą mieli zawsze o czym pisać, bo świat cały czas nas zaskakuje, zadziwia. Gdyby teraz żyła Wisława Szymborska, to o czym by pisała, jak myślisz? No bo pewnie bardziej się zgłębiłaś w temat i jej wierszy, w tematykę niż widzowie, którzy nas teraz słuchają. A może nie, może niektórzy są fanami Wisławy Szymborskiej. Na pewno, na pewno. Myślę, że na pewno jej wiersz Koniec i początek, który się zaczyna słowami po każdej wojnie należy posprzątać, jest jak najbardziej aktualny, prawda? Historia się lubi powtarzać też. Często różne zdarzenia z biegiem czasu, jak my zapominamy, to powtarzamy też te same błędy niekiedy. Więc myślę, że ona miała bardzo taką twórczość wszechstronną i ponadczasową, także wydaje mi się, że ona byłaby nadal aktualna, to wszystko, co pisała kiedyś. Mówisz, że jest to hołd kobiet dany kobiecie. Jakie są relacje między kobietami? Jak ty to odbierasz? Mówi się coraz więcej o tej sile kobiet, prawda? O tym siostrzeństwie i tak dalej, ale czy rzeczywiście ta przyjaźń między kobietami istnieje? I jak ciebie inspirują inne kobiety? Wiesz co, no ja mam swoje koleżanki, więc ta przyjaźń na pewno istnieje. Aczkolwiek no różnie bywa.
Nie mam opinii co do ogółu kobiet, aczkolwiek uważam, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni wszyscy żyć w zgodzie i się kochać wzajemnie, tak aby nie było tych wojen, nie było sporów o to, kto ma być kobieta czy kobietą, czy mężczyzna ma pracować czy nie, czy mamy nazywać się reżyserem czy reżyserką. Ja ciebie tak przedstawiłam, reżyserka. No, a jakbym cię przedstawiła reżyser, to byś jak zareagowała? Wiesz co, no właśnie ja nie wiem, o co jest ten spór, bo i to jest poprawne, jak gdyby... Ja lubię tradycyjne określenie reżyser, ale pani reżyser też można powiedzieć. Obojętne mi to. Tak naprawdę uważam, że są o wiele poważniejsze problemy na świecie niż nazewnictwo i te spory damsko-męskie. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że jakby do nas tutaj przyszła wojna, no to panowie byliby wypchani na front i nas chronili, więc gdzieś te role jak gdyby są zachowane, jeżeli przychodzi co do prawdziwych sytuacji takich, gdzie się stresujemy i oni by nas wtedy chronili, tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale poezję chyba lepiej rozumieją kobiety, tak przynajmniej mi się wydaje. Jakie jest twoje zdanie? No też byli i poeci, i poetki. Każdy zawsze odbiera to według siebie. Ja uważam, że wszyscy ludzie, nie tylko poeci, ale też pan lekarz, ani pani pielęgniarka, czy pani nauczycielka, wszyscy mają jakąś taką wrażliwość swoją i gdzieś na pewno też by potrafili napisać jakiś wiersz. No, niektórzy ludzie mają większy dar do tych metafor i do zauważania sytuacji ogółu i pokazania to w artystyczny sposób. Ale niektórzy inni czytają te wiersze i je rozumieją, każdy też na swój sposób, w związku z czym gdzieś ta sztuka jest w każdym z nas ukryta. Niektórzy po prostu muszą pracować, nie mają na to czasu, a niektórzy pracują tym, że dla innych mogą stworzyć coś. No tak, takich osób jak Wisława Szymborska jest bardzo, bardzo mało z takim darem, takim talentem, ale też z takim talentem, jakim ma twoja mama jest, mam wrażenie, niewiele osób. Jak wam się razem, drogie panie, współpracuje? Bardzo dobrze. W życiu prywatnym mama jest opiekuńcza i kochana mama, taka aż nad bardzo opiekuńcza, a w pracy gdzieś tam znajdujemy bardzo wspólny język, bo no, od dziecka jak gdyby byłam na tych planach zdjęciowych i nauczyłam się pewnego spojrzenia, a ponieważ jest to moja mama, no to są to bliskie spojrzenia, tak? Ale teraz myślę, że te role trzeba odwrócić, bo tak sobie wyobrażam teraz, no ty jesteś reżyserem, mama jest aktorką, więc reżyser rządzi aktorami, więc tak sobie myślę, no ciekawe doświadczenie, że w drugą stronę, prawda? Te role są w życiu zawodowym nieraz. Wydaje mi się, że to niekoniecznie jest rządzenie, to jest pewnego rodzaju zaufanie i dojście do wspólnych wniosków. Uważam, że aktorzy też wnoszą bardzo dużo w postacie. Niekiedy wiedzą więcej o bohaterze niż reżyser zdążył przeczytać, bo każde spojrzenie jest wartościowe i jak jest ktoś dobrym aktorem, to wnosi bardzo duży artystyczny wkład w to. To jeszcze tak podsumowując, powiedziałaś, że nie tylko podczas spektaklu premierowego będzie można obejrzeć wydarzenie słowno-muzyczne w Wisławie Grażyny, ale także w kolejnych dniach. Jak długo jeszcze planujecie spektakl? Wiesz co, z tym można się zgłosić do pana Piotra, właśnie do naszej fundacji, jego fundacji i można nas zapraszać do miast, bo to jest jak gdyby tak przygotowane, że my możemy odwiedzać Polaków właściwie w każdym mieście. Kto nas zaprosi, ten będzie miast nas miał. A proszę bardzo, czyli na przykład prezydent miasta musi się odezwać, tak, do prezesa fundacji i wówczas stwierdzić, że by chciał, żeby w jakimś teatrze gościnnie wystąpiła wasza ekipa z tym oto spektaklem. Oczywiście, oczywiście jest to spektakl jak najbardziej taki właśnie, żeby wszyscy mogli przyjść. Wydaje mi się, że nawet szkoły mogłyby przyjść na taki spektakl, żeby przybliżyć młodemu widzowi postać Wisławy też jak najbardziej. No. Podoba mi się właśnie taka forma, bo nie muszą wszyscy przyjeżdżać do Warszawy i po prostu kosztuje to dużo. Można to przybliżyć ludziom. I to jest wspaniała inicjatywa. Bardzo ci dziękuję. Katarzyna Jągowska, a wcześniej Grażyna Szapołowska były moimi gościniami, a to był program Między Gwiazdami Ekstra. Paulina Koziejowska, do zobaczenia. Pozdrawiam, do widzenia.